Dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak możecie uploadować pliki do Amazon S3. Jeżeli nie wiesz, czym jest Amazon S3, nie przejmuj się, za chwileczkę postaram się to wytłumaczyć. Zrobimy to na przykładzie React i Next.js, ale oczywiście to, co dzisiaj Wam pokażę, można zastosować w dowolnym frameworku, więc nie sugerujcie się tym. Myślę, że ten generalnie sposób, jaki Wam dzisiaj pokażę, jest dosyć uniwersalny. Na początek, sobie przechwycimy plik. Z inputa, czyli dosyć prosta rzecz, później wygenerujemy sobie klucz AWS, który umożliwi nam później komunikację przez klienta Amazona z naszym bucketem. Później sobie odpowiednio skonfigurujemy ten S3 bucket tak, żeby był on w odpowiednim regionie, żeby miał on jakieś tam podstawowe szyfrowanie, żeby pliki domyślnie były dostępne w sposób prywatny. Później pokażę wam, jak możemy uzyskać URL do uploadu, ponieważ nie będziemy uploadować plików za pośrednictwem naszego serwera, tylko będziemy prosić Amazona, żeby on wygenerował nam URL, a ten URL wykorzystamy dopiero do tego, aby faktycznie zuploadować pliki do Amazona. Myślę, że jest to o wiele lepsza technika niż używanie naszego serwera. Pomiędzy, ponieważ wtedy tak naprawdę możemy nasz serwer odciążyć i po prostu ten upload wykonywać bezpośrednio do użytkownika, do Amazona bez blokowania zasobów naszego serwera. Później, oczywiście, jak już dostaniemy ten, ten URL, no to wtedy możemy wykonać już faktyczny upload pliku, i to też oczywiście pokażę w dzisiejszym filmiku. I na końcu będzie podgląd tego pliku i pokazanie, co Możemy z nim zrobić. Jeżeli nie wiesz, czym jest Amazon S3, jest to pokrótce usługa od Amazona, która umożliwia przechowywanie plików chmurze. Więc jeżeli masz dużo plików, jeżeli chcesz, żeby każdy z Twoich użytkowników, nieważne czy łączy się on z Australii, z Ameryki, z Afryki, szybko otrzymywał dostęp do Twoich plików, to najprawdopodobniej musisz się właśnie zainteresować usługą taką, jaką jest Amazon S3. Amazon S3 jest fajny też z tego względu, że mamy model płatności Pay As You Go, czyli to oznacza mniej więcej tyle, że na przykład jeżeli masz jeden TB plików, no to płacisz odpowiednio więcej niż na przykład, jak masz 20 megabajtów tych plików. Później, znowu, jeżeli ktoś często pobiera twój plik, to ty po prostu płacisz więcej, a usługa jest cały czas tak szybka i nie ma żadnych limitów. Dokładnie nie wiem, jak się przelicza te wszystkie ceny Amazona, ale musisz mi uwierzyć na słowo, że całkiem nieźle się to opłaca w wielu przypadkach, jeżeli twój plik nie jest jakoś mega często, to pobierany, nie masz jakiegoś bardzo popularnego serwisu, to za Amazon S3 albo nie zapłacisz nic, albo zapłacisz jakieś grosze. Amazon S3 oczywiście oferuje nie tylko przyjmowanie naszych plików i później ściąganie ich przez innych użytkowników, ale też mamy pewnego rodzaju api, które umożliwia nam na przykład ograniczać dostęp do jakichś plików dzielić je pomiędzy różne regiony, więc jest to nie tylko taki głupi dysk, ale całkiem fajna usługa, która kompleksowo załatwia nam przechowywanie plików i nieważne, czy to jest HTML, czy to jest jakaś, jakiś plik na przykład z filmami wideo, MP3, nagrania podcastów. Ja też osobiście korzystam z tej usługi do przechowywania backupów różnych usług, czyli po prostu używam S3 Bucketa po to, żeby zrzucać tam backup, Płacę za to jakoś 2 dolary miesięcznie, a nie muszę się przejmować, że utracę te dane. Oprócz tego są też dodatkowe opcje, które pozwalają na przykład kasować pliki co jakiś czas, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Więc nie przedłużam i zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym materiałem. Jeżeli czegoś się tam dowiesz, to przyciśnij lajka like i zostaw komentarz. No dobra, więc teraz zaczniemy od tego, żeby po prostu sobie przechwycić każdy plik, który zostanie tutaj zauploadowany w tym miejscu na stronie. W tym celu sobie zrobimy tutaj taki handler onChange Handle Upload i sobie utworzymy funkcję, która tym właśnie się zajmie. Nazwiemy ją sobie HandleUpload. Tutaj sobie przejmiemy Event. I na początku zrobimy sobie console.loga target files. Chyba tak to się robiło. Tutaj powinniśmy dostać tablicę właśnie plików, które zostały przez użytkownika wybrane. Wybierzemy sobie obrazek. No, na przykład. Ostatni newsletter. I widzicie, że mamy tutaj loga w postaci pliku, gdzie mamy nazwę na przykład tego pliku i jego typ. To nam się za sekundeczkę przyda, czyli możemy sobie na przykład przypisać to do zmiennej file bez console loga. I za chwileczkę będziemy mogli ten plik wykorzystać do tego, żeby wykonać zapytanie do, naszej, do naszego Amazona. Zrobimy sobie w tym celu taki prosty endpointik, który będziemy mogli sobie w ramach naszej aplikacji odpytać. Tutaj skorzystamy sobie z await, fetch, api s3. Będziemy się łączyć z metodą post, body prześlemy sobie tam JSON Stringify, czyli po prostu zamienimy sobie kod z takiego jak do obiektu JavaScript, czyli to będzie na przykład type name. File type, name, file name to sobie przekażemy w body. Tutaj korzystamy z await, więc oczywiście ta funkcja musi być asynchroniczna. Zapisujemy nasz kodzik. No i teraz musimy zająć się po prostu zrobieniem tego endpointa, bo oczywiście ten endpoint jeszcze tutaj nie istnieje, więc musimy sobie go utworzyć. Korzystamy tutaj z Next.js'a, więc wystarczy, że mamy folder api. W którym po prostu sobie tworzymy nowy plik, w tym przypadku s3, i eksportujemy z niego domyślną funkcję, która przyjmuje dwa parametry. Pierwszy z nich to jest request, drugi to jest response, i tutaj w ten sposób właśnie możemy sobie wygenerować odpowiedź dla tego naszego endpointa. W tym endpoincie na razie zrobiliśmy sobie taką atrapę, czyli po prostu zwracamy status 200 i JSON, w którym no, przekazujemy to co zostało przekazane do tego endpointa. Nie jest to może najlepszy endpoint świata, ale zrobiłem go teraz po to, żeby po prostu wam pokazać w jaki sposób to działa w nextjs Generalnie, jeżeli teraz użytkownik wybierze jakiś plik do uploadu, no to po prostu ta funkcja handle upload odpali nam ten endpoint. A ten endpoint zrobiliśmy po to, żeby z niego móc się komunikować ze światem Amazona i z naszą S3 Ponieważ musimy to zrobić po stronie backendu, bo nie możemy w żaden sposób generować linków po stronie klienta, bo wtedy byśmy musieli pokazać sekret całemu światu, więc musimy mieć backend. A teraz sobie szybciutko zainstalujemy bibliotekę o nazwie AWS SDK. Jest to SDK, które umożliwia nam komunikację z różnymi usługami w obrębie Amazona. Oczywiście, my dzisiaj będziemy korzystać jedynie ze strójki, ale Amazon, no, ma cały wachlarz różnych usług, więc można tam zrobić różne rzeczy związane z machine learningiem, można stawiać jakieś całe gotowe serwery, bazę danych, więc naprawdę jest tego multum. A my dzisiaj skorzystamy tylko i wyłącznie ze strójki, i tutaj, jak widzicie, właśnie zaciągnąłem typowo S-Trójkę, po to, żeby jakby nie dołączać wszystkiego z tej biblioteki, bo tylko zobaczcie, ile tutaj jest w tym samym panelu różnych usług, a myślę, że w rzeczywistości ich jest jeszcze więcej. Natomiast my dzisiaj się skupiamy, na estrójce utworzymy teraz szybko nasz bucket. Bucket można utworzyć w różnych regionach. Ja utworzę bucket po prostu we Frankfurcie. Jest to chyba najbliżej do Polski, więc ten, ta szybkość, ten ping powinien być odpowiednio niski. Tutaj sobie nazywamy nasz bucket. Nazwa musi być unikalna. Tutaj też możemy ustawić jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład szyfrowanie dla naszych plików. Myślę, że warto to ustawić w takich prawdziwych produkcyjnych aplikacjach. Pewnie chcielibyście też używać własnego klucza do szyfrowania, natomiast tu użyjemy standardowych rzeczy. Nasz bucket będzie publiczny, ponieważ chcemy umożliwić użytkownikom upload publicznych plików, więc nie będziemy blokować do niego dostępu. Jednak, jeżeli macie jakiś bucket, w którym chcecie przechowywać jakieś tajne rzeczy, jakieś backupy i tak dalej. No to oczywiście warto jest zablokować w całości dostęp do tego baketu, tak, żeby nawet ktoś przez przypadek nie mógł w nim utworzyć plików publicznych. My zrobimy publicznie. Tutaj oczywiście możecie się pobawić tym panelem, sobie popatrzeć, jakie tutaj są opcje. Można ustawić jakieś backupy, jakieś logi, wersjonowanie, a tutaj jedna rzecz, która nas teraz interesuje, no to ustawienie Odpowiednie korsów, ponieważ będziemy my z naszym baketem się komunikować no, z poziomu aplikacji webowej, więc musimy skonfigurować dostęp. I tutaj ja na razie zrobię taką politykę, no, niezbyt poprawną, czyli po prostu zezwolę na to, żeby każdy mógł się komunikować z tą aplikacją. Na pewno w takich już produkcyjnych rozwiązaniach lepiej jest tutaj tą politykę troszeczkę zrobić bardziej. Nazwijmy to bezpieczną, wskazać konkretne originy, z których można się łączyć z naszym Amazonem. Natomiast na potrzeby takie treningu edukacyjne, no to myślę, że zrobimy sobie takiego zwykłego bucketa, do którego każdy może się połączyć. Teraz musimy sobie utworzyć. Klucz dostępu, ponieważ będziemy nasz kod łączyć z Amazonem, no to jesteśmy, musimy mieć po prostu jakiś klucz uwierzytelniający. Tutaj Amazon umożliwia nam tworzenie takich kluczy. Oczywiście ja to dzisiaj zrobię tak wszystko pobieżnie, czyli po prostu utworzę byle jakiego użytkownika, który będzie miał prawa pełne do korzystania z usługi S3. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jest bardziej dociekliwy, jeżeli ktoś chce to zrobić lepiej, to możecie na przykład sobie skonfigurować użytkownika tak, żeby on miał dostęp tylko i wyłącznie do jakiegoś konkretnego bucketu albo do kilku różnych bucketów, które macie na swoim koncie. Tutaj naprawdę Amazon i ten panel jest naprawdę potężny, więc możecie tutaj różne rzeczy sobie pokonfigurować. Natomiast ja dzisiaj będę to robił wszystko jak najprościej po to, żeby po prostu Wam pokazać, jak zrobić ten upload. No i w tym momencie mamy kredensjale, które najlepiej sobie skopiować do pliku .env. Usunąłem już je, więc się nie, nie, nie zatrzymujcie filmu, nie kradnijcie tych kredencjali, nic z nimi raczej nie zrobicie. Skopiujcie sobie je, w klepcie jest sobie najlepiej do zmiennych środowiskowych w pliku .env albo jeżeli zarządzacie w tym sposób inny, bo te kredencjale będą nam potrzebne do tego, żeby nawiązać tutaj połączenie ze strójką. Więc łączymy się ze strójką, tworzymy nowy obiekt S3, przekazujemy parametr, w pierwszym z nich jest region, czyli ten, ten region, w którym utworzyliśmy bucket. Kolejny to jest oczywiście access key, który sobie bierzemy z pliku .env. Z plikami .env uważajcie, bo często trzeba po prostu zresetować na przykład serwer albo otworzyć okno w terminalu jeszcze raz, żeby te .envy się zaktualizowały. Też tutaj eksperci AWS na pewno wiedzą, że te kredencjale można na wiele różnych sposobów przekazywać dołączenia można je trzymać gdzieś u siebie na dysku można je przekazywać w takim obiekcie tak jak widzicie tutaj na ekranie ja natomiast, żeby nie utrudniać, no to zrobię to wszystko w jednym pliku. Myślę, że też warto sobie tworzyć, jak macie taką prawdziwą aplikację, wiele różnych bucketów, wiele różnych kluczy dostępowych, tak, żeby po prostu nie było sytuacji, że używacie klucza, który może zrobić wszystko na waszym Amazonie, bo w sytuacji, gdy on wycieknie, no to oczywiście macie problem. Ale my tutaj wracamy do pisania kodu. Mamy file params. Tutaj musimy podać parametry pliku. Pliku, który będziemy za chwileczkę uploadować do Baketa, czyli tak naprawdę teraz nie uploadujemy jeszcze pliku, ale mówimy AWS-owi, słuchaj zamierzam z uploadować plik do baketa Simple Shop public i ten plik, który chcę zaplodować, to on się będzie nazywał w określony sposób, czyli tutaj muszę podać parametr key i to jest nazwa naszego pliku. Oczywiście możemy tam tworzyć foldery, czyli możemy podać nie tylko nazwę, ale też po backslashu pisać foldery. Później podajemy expires, czyli liczbę sekund, po których ten link, który wygeneruje nam S3 będzie nieaktywny. No i content type, czyli jaki typ pliku chcemy z uploadować I tutaj oczywiście ten, ta, ten czas, kiedy ten link wygaśnie, ma dość duże znaczenie, jeżeli chcecie uploadować duże pliki, prawda? Czyli na przykład jeżeli wiecie, że Wasz użytkownik będzie uploadował na przykład 1 TB danych, no to najprawdopodobniej w 600 sekund nie zdąży tego zrobić, więc e, trzeba to też e, po prostu sobie odpowiednio dostosować. No i dobra, mamy teraz e, parametry, to teraz musimy... W w takim razie wreszcie skorzystać z tego klienta S3 który, i mamy tutaj możliwość wykonania funkcji get signed URL promise i ta funkcja nam zwróci promisa, który po prostu będzie zawierał URL. I ten URL za chwileczkę sobie wykorzystamy do tego, żeby zuploadować plik, czyli zobaczcie nasz backend nie uploaduje de facto pliku, nasz backend tak naprawdę mówi AWS-owi, że zamierza z uploadować jakiś plik, i Amazon nam zwraca po prostu urla i dopiero tego urla możemy wykorzystać po stronie klienta, by po prostu zuploadować plik, więc wiem, że to brzmi troszeczkę brzmi to może głupio i dziwnie, ale no ma to sens, ponieważ będziemy uploadować bezpośrednio do Amazon S3 z pominięciem naszego serwera, więc nie będziemy blokować zasobów naszego serwera i też powinno to znacząco wpłynąć dla na, tego, na szybkość tego uploadu. No i teraz ten URL sobie tutaj po stronie klienta wylistujemy, tak żeby zobaczyć, czy nasz kod w ogóle działa, czyli w momencie, jak wybierzemy plik, to powinien się nam on pokazać, ten URL. Oczywiście po chwilce. U, tutaj się stało coś. Się do... Aha, mamy literóweczkę. Oczywiście chcemy wykonać operację nie pub object, ale put object, czyli chcemy wstawić jakiś nowy obiekt na Amazona, więc najprawdopodobniej ten brzydki błąd, który tutaj był, był tym spowodowany. Więc wybierzemy jeszcze raz jakiś plik, uploadujemy go, chwileczkę czekamy. O, już widzicie, że mamy urla, ten URL jest ważny przez 600 sekund i możemy go użyć właśnie do wykonania uploadu z klienta. Czyli teraz już w końcu możemy w tej naszej funkcyjce Handle Upload zrobić jeszcze jedno zapytanie asynchroniczne. Tym razem będzie to fetch, który po prostu wypchnie nasz plik bezpośrednio do s Wiem, że to brzmi dziwnie, że fetch coś wysyła, ale no fetch jest funkcją, która właśnie umożliwia nam po prostu wysyłanie e, zapytań, e, ale tutaj w tym przypadku no nie, nie, nie robimy tak naprawdę zapytania, tylko robimy tak naprawdę wysyłkę naszego pliku. No i tutaj użyjemy sobie metody put. Oczywiście musimy też podać w parametrze body, które jest tak naprawdę obiektem naszego pliku z przeglądarki, który zuploadował użytkownik. No i też możemy podać header, który jest po prostu content type, tak żeby Amazon wiedział, co my tak naprawdę tam w tym pliku wysyłamy. No, i teraz możemy tutaj troszeczkę poprawić formatowanie kodu, zapisać ten kodzik i zobaczyć, jak on zadziała już w praktyce. Co się stanie, gdy po prostu zaznaczymy plik. Otworzymy sobie zakładkę network, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, czy nie mamy żadnego błędu. Wybieramy nasz plik. O, i tu widzimy kolejny błąd w kratce. A oczywiście tutaj musimy dopisać. Typ, on oczywiście jest na zmiennej file i wybieramy plik ponownie i zobaczymy, co się tutaj dzieje. No i nie mamy żadnego błędu. Zapytanie do Amazona zostało wykonane. Tutaj akurat chyba nic nie zobaczymy szczególnego, ale zaraz sobie podglądniemy ten plik w naszym bakecie. Teraz sobie jeszcze zanim podejrzymy ten plik, to sobie zrobimy taki stan w tym komponencie Reactowym, do którego plik zauploadowany po prostu przypiszemy sobie do tego stanu URL do tego pliku, tak, żebyśmy mogli sobie zrobić jakiegoś tam fajnego ifa i w momencie gdy plik zostanie zauploadowany, to sobie ustawimy stan i w ifie po prostu wyświetlimy na przykład Znacznik IMG. Wiem, że to nie jest może super um, rozwiązanie, bo przecież użytkownik może na przykład z z uploadować. Um, wideo albo jakiś inny plik, ale zrobimy sobie taki prosty kodzik w ramach zadania domowego, możecie go poprawić w taki sposób, żeby użytkownik mógł uploadować tylko i wyłącznie obrazki albo na przykład w momencie, gdy z uploaduje coś innego niż obrazek, to żeby też to było ładnie wyświetlone w podglądzie, bo my sobie tutaj zrobimy po prostu tak brzydko. W momencie, gdy ktoś po prostu zakończy się ten upload, nie rzuci nam żadnym błędem, no to sobie po prostu przypiszemy nazwę tego pliku. No i tutaj widzicie, możemy sobie wyświetlić ten plik, tylko tutaj jest taka uwaga, że domyślnie wszystkie pliki są prywatne. Czyli widzicie, że nie możemy go wyświetlić w przeglądarce, ponieważ w momencie, gdy uploadujemy plik, powinniśmy ustalić tak naprawdę. Prawa do odczytu tego pliku. Za chwileczkę to zrobimy, ale tutaj już widzicie, że chodzi mi o to, że po prostu sobie w tym stanie przechowamy nazwę naszego pliku. No, i wcześniej mamy po prostu string, który jest odpowiedzialny za adres, czyli mamy tutaj https, nazwę naszego bucketa, s3, nazwę naszego regionu i domenę amazonaws.com. Tu sobie to zapiszemy w takiej zmiennej pomocniczej. Oczywiście to też mogłaby być zmienna środowiskowa, bucket, URL. Amazon oczywiście też umożliwia wam skonfigurowanie bucketa tak, żeby działał on na, włas, na waszej własnej domenie, więc może być to na przykład img.chmarot.com. Com, albo jakaś tam inna strona bez żadnego problemu, ale dzisiaj oczywiście nie ma czasu, żebym wam to pokazał. Tutaj robimy proste sprawdzenie, jeżeli upload file URL um, zawiera coś w sobie, jeżeli się ewaluuje do true, czyli po prostu ma jakąś przypisaną wartość, to wtedy chcemy wyświetlić znacznik img, w którym w SRC podajemy właśnie to, co mamy. Przechowane w tym naszym tymczasowym stanie. Teraz musimy wprowadzić jeszcze jedną zmianę, o której mówiłem przed chwileczką, a mianowicie na, w naszym endpointie musimy podać specjalny parametr, który się nazywa ACL, i to jest parametr odpowiedzialny właśnie za prawa dostępu do tego pliku. I tutaj przyznamy dostęp typu public read. I teraz w momencie, gdy w Zuploadujemy ponownie jakiś plik. No to powinien się on nam tutaj wyświetlić. Znajdziemy jakiś pliczek, wrzucamy go i bam, proszę bardzo. Widzicie, proszę Państwa, mamy zuploadowany plik do, do Amazon S3. Ten plik jest dostępny publicznie, jest on super szybki, możemy go wrzucić na różne regiony, możemy uploadować tutaj filmy, gry, cokolwiek tam macie. Więc to wszystko w zasadzie co przygotowałem dla was na dziś. Jeżeli macie jakieś pytanka do tego, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jak chcecie więcej takich filmików związanych z Amazon, z nextjs z Reactem, to piszcie w komentarzach, postaram się wszelkie wasze prośby spełnić w ramach tego Kanału. Jak się czegoś nauczyłeś, nauczyłaś, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapsko w górę. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, cześć.